Siemanko, film taki bez montażu, pokażę wam co? Bambus następny ruszył, a niektórzy pisali, na wrzesień dopiero ruszy. I co? Jaki wrzesień? Dopiero co mamy? Czerwiec, kurde, jeszcze czerwiec. Zaraz wam pokażę jaka odmiana, chyba że w tytule napisałem, co będę robił z rana. Właśnie mieszam krystolan żółty, 1000 litrów, w tym oto zbiorniku i będę wszystko lał, wszystko jak leci. Wszystko w ogrodzie, bo tylko że kurde o 16 czy 15 ma padać, kurczę, więc nie wiem czy to ma sens, ale tam wyleje się. Patrzcie teraz, ten w szklarni, kolejny, dwa wcześniejsze od bambitkowej ruszyły, teraz rusza filostachys drobnolistny. O, robaki, czekajcie, bo tu nie do wody nie wpierdzielił. Robaki sobie tutaj, no zobaczcie jaki kłaczek leci. Jeden i następny. I teraz zobaczcie, coś wam pokażę. Bambus. Bambus posadzony jest tam, a jest tutaj. Teraz sobie wyobraźcie, jakby był uwolniony w gruncie, gdzie on by poszedł? Jak on już tu w miejscu, w tym zakręca, nie? Wyobrażacie to sobie? Jak to ciśnie? No, wiem, w przyszłym roku będzie już za mało. Za mała taka strata, to się przesadzi. Ogólnie będzie test przezimowania bambusów tam w tej obórce. EB. I kupa kompostu, muszę coś z tym zrobić kiedyś tam. No to jest drugi, co był dołożony, jeszcze jeden. No i wypuścił obok takiego ładnego. Tylko nie wiadomo co to za odmiana. Zielony od razu rośnie. Może i ten sam. Nie wiem, liście ma podobne, nie? No, także dwa kwakersy tutaj cisną sobie bambusiki, a pokażemy na dworzu jak to podrosło. A ten drugi, złocisty, Aurea. Nie, nic jeszcze nie wyłazi. Cały czas ten jeden jest. Ale myślę, że to jest kwestia czasu i będzie, też wylezi, wylizie, musi wyliziać. Wczoraj była pielęgnacja trawnika, teraz tak, brakuje trawy. Trawę dawkuję jak zawsze co rok pomidorom, bananowcom, tak jak tutaj dałem bananowcowi. Tam gdzieś tam z przodu dawałem, a gunnera żre duże ilości, ale mi trawy brakuje. Wiecie, w tym roku pierwsze większe korzenie, pod koniec czerwca, no to jest kosmos jakiś, nie? Tego dużo leje, żeby ta trawa rosła. A jak mieszam nawóz, krystalon, on jest taki jakby w proszku. No wrzucam do wiadra, mieszam najpierw w wiadrze, potem wlewam to tu. No i daję takim ciśnieniem już z 15 minut. To się tam miesza przy okazji, wiecie o co chodzi, żeby ten proch na dole nie stał, nie? Czyli pompa jest w środku, na dole sobie stoi pompa i ta pompa wtłacza z powrotem i jest bełt. Rozumicie na pewno. No. Tak, co tu mamy z bambusiątków? No, to bambusek tak wygląda, jak już urośnie u góry, to... No przerósł mnie. Skasnął. O. No, ładnie to rośnie. I to takie ołówki na tą chwilę obecną. Co tutaj przecież stalewiak posadził? No widzicie, ziele rośnie. Co parę dni się wyrywa. O, trzeba tutaj powtórzyć pisanko. Filostachys złotobruzdowy. Zaraz to zrobię, bo się zapomni i się nie podpisze, wiecie jak to jest, nie? Idę od razu po markera. No to tak być nie może. Kurde, miało się nie zmazywać i co? Takie dziadostwa robił. Gdzie to jest? Mój kącik kartonowy. Trochę się nie poukładały. W takim jednym miejscu mam takiego nieogara. Dobra. Jak będę nosił już go w ręku, rozumiecie? Wiecie, nie? Skleroza, XXI wiek, to już się nie zapomni, nie? Chyba. To więc tak. Jeszcze następny bambusik. Też trzeba poprawić. Tu jest ten ciemna pochwa, czyli Phyllostachys atrovaginata, tak? To samo. Dużo małych takich wychodzi. Ale i te. Też takie ładne już, nie? Czarne się robią. Tu następny ciśnie, też muszę popielić. Masakra, ziele to pierwsze. A przecież nie psiknę tutaj jakimś tam, wiecie, środkiem chemicznym. Nie daj Boże, bambusa chlapnę i co? No ten jest taki, o, około 180 ma jak ze mną, nie? Ale dobra, do bambusy można podpiąć jeszcze dzisiaj do filmu miskanty, nie? Zobaczcie, Lutario riparius, nie? Ten, o, tu patrzcie, grubszy już jest niż marker, wiecie jaki marker jest. Dla murarek będzie jak znalazł, w środku są puste. No ale to jeszcze rośnie, nie? Pamiętajcie, że to jeszcze rośnie. I będzie rosło, bo przed szklarnią, tam, o, tam już przerosło szklarnię. Więc sobie wyobraźcie, jakie to rośnie wysokie. Pyk. O, ponad dach już, nie?
No, a tutaj macie dla porównania. Po lewej Lutario. Kto ogląda na bieżąco, to wie. Tutaj. O, już ma 2,40 z kastrą. A tu olbrzymi miskant. I będziemy sobie tak testować. Ten tu było trochę mniej korzonków. No jest trochę niższa kastra, nie? No, ja takie testy robię. Z drugiej strony też fajna sprawa, bo tutaj mamy wschód. Tu zapitala sobie słoneczko, rozumicie? Nie? I tutaj robi się trochę zacienienia, nie? To też dobre niż palnik cały czas. Zawsze coś, pamiętajcie. A nie ogień z dupy Lucyfera w środku. Rybki wam pokażę. Normalnie widać rybki. Pływają sobie rybki. Idziemy do rybek. A, i tu miskant olbrzymi po całej długości już wygląda tak. Jakieś, gdzie niegdzie już ma prawie 2 metry. Tylko wiecie co? Tyle wody, co wylałem, co nie zdajecie sprawy. Ja bym nie miał takiej trawy i tak dalej. Bo brak słów po prostu. Dobra, cicho tam. O, patrzcie. Będzie widać. Ja zrobię wam zoomka od razu. Patrzcie. Jazie już drugi miesiąc żyją. I karpie koi, czy tam kolor... O, jest tam kolorowy popłynął. Nie wiem, czy będzie widać. O, poszedł w krzaki. Żyją. Normalnie żyją. Jest tu z 25 ryb. A jak wieczorem podchodzę, to jest takie, wiecie, gotowanie. O, patrzcie, płyną znowu. O, o a temu patrzcie. Patrzcie, jaki słaby ten wytrys do góry leć, pyk. No, słuchajcie, dokupiłem, patrzcie, aktynidia, ostro coś tam, nie? Kupa krzaków, rozrosło się, kwitnie co rok. Dokupiłem w tym roku jeszcze, nie wiem, czy to coś da, może znawca obejrzy. Mały zapylacz, aktynidia arguta, pewnie nic to nie da. Aktynidia, mały zapylacz, to samo. Kurde, to miało rodzić, a nie zapylać, co, coś cztery zapylacze już mam. Ostrolistna. Ostrolistna? A to nie jest to samo, ponoć? Ale to wariegacja jakaś się zrobiła, jakieś takie plamy. No i tu jeszcze jest jakaś Genewa. Genewa actinidia. Ciekawe. Jeśli to za 2 lata nie da mi owoców, bo już walczę, niby miały być, wiecie, 2 różne odmiany, wycinam w pizdziec. Już tyle lat i tylko sobie kwitnie właśnie to, co rok i nie ma nawet mikroowoca jednego, nie? Nie wiem, same samce, czy co? Byłem na targach w Starym Polu, to mi powiedział gościu, że trzeba kupić właśnie tamte 2 polewy, co wam pokazałem. Nie znam się tam na takich owocach, ja wolę egzotyczne rośliny tam. Ale się rozgadałeś. Dobra, kończę, bo muszę działać, podlewać. Piękna, nie? Regata to jest po prostu kosmos. Kierba. O, kolokazy już ruszają, by dobrze. By dobrze. No, dobra, nagram coś na pewno z czasem znowu. Także do następnego i trzymaj to się.